Finałowa runda Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej odbyła się w Szczecinie, stolicy Pomorza Zachodniego. Październikowe regaty były jeszcze bardziej emocjonujące niż poprzednie, bo od ich wyniku zależała ostateczna punktacja w walce o tytuł klubowego mistrza Polski oraz o utrzymanie się w Ekstraklasie. Klasyczną trasę regat ze startem pod wiatr dwoma okrążeniami oraz metą z wiatrem ustawiono jak zawsze maksymalnie blisko brzegu, naprzeciwko centrum żeglarskiego. Flotę dla zawodników zapewnia organizator i są to nowoczesne, jednakowe jachty RS-21, którymi załogi dodatkowo wymieniają się pomiędzy wyścigami. W ten sposób w rywalizacji liczą się tylko umiejętności i taktyka, a nie sprzęt i wysokość budżetu. W czołówce tabeli pewnie figurowały załogi z nowego sztynortu giżyckiej grupy regatowej oraz jacht klubu Sopot. W walce o puchar niezmiennie była Pogoń Szczecin, młodzi zawodnicy z HRM Racing oraz ekipa jacht klubu polskiego Gdynia. Teoretycznie z matematycznymi szansami wciąż o podium mogli marzyć ubiegłoroczni klubowi mistrzowie Polski jacht klub Gdańsk. Pod większą presją z pewnością do Szczecina przyjechali zawodnicy walczący o utrzymanie w strefie spadkowej UKS Albatros Wolin, Ocean Challenge Yacht Club, Kościański Klub Żeglarski, AZS Politechnika Gdańska, Yacht Klub Polski Lublin i AZS AWFIS Gdańsk. Musieli pokazać się ze świetnej strony, by pozostać w rywalizacji. Przed startem doszło do jednej z największych sensacji sezonu. Dominik Buksak, olimpijczyk z Paryża, przejął stery Yacht Klubu Gdańsk. Mówiąc szczerze, czujemy się dosyć pewnie. Chłopaki super znają RS-a, mają go opanowanego, po prostu mają go w małym palcu. Ja mam nadzieję, że też ze swojej strony stanę na wysokości zadania. Myślę, że jestem dobrej myśli i czuję się dosyć pewnie. A jak będzie, to czas pokaże i będziemy walczyć. Ocean Challenge Yacht Club postawił wszystko na jedną kartę i wymienił większość składu. Zmiany w naszej ekipie mogą nam przynieść korzyści, ale również mogą nie wyjść na plus, więc zobaczymy po regatach. Z kolei Igor Tarasiuk dołączył do nowego sztynortu na pozycji taktyka, co dobrze wpłynęło na załogę. Miał być spokojny pierwszy wyścig, od razu się okazało, że jest to z lekka pojedynek mecz racingowy, szczególnie na drugiej halsówce i drugim pełnym. Cieszę się, że udało nam się wygrać ten wyścig, ale to są długie regaty, jeden wyścig nic nie znaczy, więc teraz chcę po prostu powtórzyć to w kolejnych startach i kolejnych wyścigach. Bardziej od ambicji chyba docenię w tym wyścigu spokój, którym razem z Krzyśkiem tutaj operowaliśmy na pokładzie, bo spokój dał nam w tym wyścigu zwycięstwo. W podbramkowej sytuacji znalazła się załoga lubelskiej jacht klubu polskiego Lublin, która zdecydowała, że na ostatnią rundę do składu powróci olimpijka Magda Kwaśna. Rozpoczęliśmy finał Ekstraklasy sezonu 2024 od wygranego wyścigu, co jest dużą odmianą od pierwszej części sezonu, więc bardzo się z tego cieszymy. Zdajemy sobie sprawę, że nasza pozycja w tabeli jest ryzykowna. Mamy duże szanse na spadek, ale robimy wszystko, żeby się w Ekstraklasie utrzymać i żebyśmy zobaczyli się tu w przyszłym roku. W kolejnych wyścigach w czołówce meldowali się zawodnicy jacht klubu Sopot, którzy w pełni zmotywowani mieli zamiar utrzymać prowadzenie w tabeli. Oczywiście towarzyszy nam stres związany z prowadzeniem Pucharu Polski, ale skupiamy się z wyścigu na wyścig. Jeszcze dużo flightów przed nami i dużo roboty do wykonania. Będziemy walczyć na pewno o utrzymanie prowadzenia. Finał Ekstraklasy rządzi się własnymi prawami, a plany na wyścig niekiedy mogą pokrzyżować czerwone flagi, czyli kary za złamanie przepisów regatowych. Regaty zaczęliśmy od dwóch dobrych wyścigów. Niestety w dwóch kolejnych złapaliśmy po jednej karze. W jednym wyścigu na pewno zasłużenie. Bugszprytem zahaczyliśmy ekipę z HRM-u. Teraz ciśniemy, będą same jedynki i będzie ogień. Poniżej swoich możliwości zdecydowanie żeglowała załoga HRM Racing, która musiała poradzić sobie z nagłymi zmianami w składzie. Na pewno z wyścigu na wyścig jest coraz lepiej, już udało się jeden wygrać, także dalej walczymy i mamy nadzieję, że będzie lepiej. Na sterze pływa JB z Francji, z naszego projektu. Był taki naturalny wybór, duże doświadczenie i z wyścigu na wyścig coraz lepiej. Zostawiamy wyniki sędziom, chcemy się skupić na dobrym, poprawnym żeglowaniu. O niepowodzeniu także może mówić załoga Pogoni Szczecin, która w połowie dnia meldowała się w drugiej części tabeli, a do czołówki było coraz dalej. Nie chwal dnia przed zachodem słońca, nie patrzymy na wyniki, zobaczymy na koniec dnia, na którym miejscu się plasujemy, robimy wszystko, żeby być jak najwyżej. Pierwszy dzień to zdecydowanie lwia walka, nie tylko o wynik, ale także o ambicje. Transfery zawodników okazały się być strzałem w dziesiątkę.
Rozegraliśmy 8 flightów w warunkach początkowo słabo wiatrowych, ale ten wiatr nam wzrastał aż do momentu, w którym osiągaliśmy nawet 26 węzłów. Mieliśmy dużo bardzo bliskich sytuacji. Widać, że finał Ekstraklasy rządzi się swoimi prawami i atmosfera jest na bardzo wysokim poziomie. Mieliśmy sporo kar, sporo niezadowolenia, ponieważ tutaj każda kara waży bardzo dużo, a wiadomo, że każdy wyścig, każdy punkt będzie decydował o tym, kto zostanie mistrzem Polski, a kto spadnie do pierwszej ligi. Pasmo nieustających sukcesów załogi z Nowego Sztynortu dało jej prowadzenie i zbliżyło w ataku o tytuł klubowego mistrza Polski. Aby myśleć o zdobyciu trzeciego tytułu w historii ligi, załoga jacht klubu Sopot musiała powrócić na odpowiednie tory. Rozczarowani zdecydowanie są zawodnicy Pogoni, którzy meldują się poza dziesiątką oraz zamykający stawkę jacht klub Polski Gdynia. Czas poznać kolejne załogi. Cześć, jesteśmy Sport Vita z Key & Sail. Maciek Hatłas, nasz dziobowy. Filip Ciszkiewicz, trymer Grota, Genakera i taktyk. Mateusz Kaczmarowski, trymer Foka. I ja, Bartek Wójciak, sternik. W tym sezonie, na ostatniej edycji Ekstraklasy, chcemy osiągnąć jeden z najlepszych wyników. Mamy nadzieję zbliżyć się do wyniku z pierwszej rundy. Siemano, jesteśmy Fingo Capital, UKS Żeglarz Wrocław. Na grocie jest skrzypas, na dziobie rzymski maratończyk, żagle przednie obstawia pyta, a na sterze florek. Na regatach planujemy zgnieść przeciwników, czyli zająć klasyczne pierwsze miejsce. Cześć, jesteśmy Jacht Klub Sopot. Pływamy w składzie. Przemek, dziobowy. Łukasz, grot i taktyk. Paweł, fok i dobra atmosfera. Tytus Butowski, ser. Nasze oczekiwania na ostatnią rundę to jest mądre żeglowanie i zwycięstwo w Pucharze Polski. Sobota powitała załogi słabszym wiatrem i październikową aurą. Kolejny dzień ścigania, dzisiaj sobota rano, wiatr jest nawet większy niż przewidywała to prognoza pogody, więc wszyscy są szczęśliwi. Jako Jacht Klub Sopot będziemy walczyli o to, żeby było tych wyścigów jak najwięcej, żebyśmy w tych wyścigach byli jak najwyżej, ponieważ ta różnica punktowa między Nowym Sztynortem a nami jest bardzo mała, więc tam za dużo scenariuszy nie mamy. Musimy żeglować bardzo dobrze, bardzo poprawnie. Tyle na tym polega piękno tego sportu. Głód zwycięstwa nie opuszczał liderów. Chcielibyśmy przede wszystkim kontynuować swoją dobrą dyspozycję z dnia wczorajszego, pozostać na pozycjach medalowych i walczyć o zwycięstwo w tych regatach. A załoga Jacht Klubu Gdańsk realizowała swoje cele, nie popełniając błędów. Gdańszczanie z nowym sternikiem nabrali wiatru w żagle i awansowali na pozycję lidera rundy. Jesteśmy po pierwszym wyścigu drugiego dnia. Wygraliśmy go z dosyć dużą przewagą, chociaż nie było łatwo. Na chwilę obecną daje to nam, z tego co wiem, remis, więc wychodzimy na pierwszą pozycję przed Nowym Sztynortem. Wiadomo, że jeszcze dużo wyścigów przed nami, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni. Jeszcze się nie podpalamy zbytnio, bo wszystko się może wydarzyć. W pierwszym dniu regat załoga UKS Albatros Wolin wciąż miała minimalne szanse na pozostanie w grze. Plan na dzisiejszy dzień jest taki, żeby pływać ryzykownie, ponieważ tak naprawdę nie mamy nic do stracenia. Bo jakaś tam nadzieja jeszcze na to, że utrzymamy się w Ekstraklasie jest. Postaramy się zrealizować nasze założenia na dzisiaj. Gorzej drugi dzień zaczęli zawodnicy z Mazur, którzy skończyli dwa wyścigi na 6. i 8. miejscu. Dzisiejszy warunek jest dla nas troszkę cięższy. Nie ma aż tak wyraźnych zmian wiatru. Ciężko nam odrabiać. I też nasze cele taktyczne jednak są troszkę inne niż wyławianie poszczególnych wyścigów. Także mamy jeszcze drugą połowę dnia, walczymy i jeszcze wszystko się może zmienić. A Pogoń Szczecin zaczęła odrabiać straty, trzykrotnie meldując się w pierwszej trójce. Wczoraj było trochę kontrowersyjnych decyzji sędziowskich, kosztowało nas wiele punktów. Dzisiaj już pływamy bezpiecznie i do przodu. Pogoń mocno. A obok walki o tytuł mistrza Polski czy batalii o pozostanie w Ekstraklasie, załogi ze środka tabeli miały swoje założenia. Założeniem tych regat jest wejście do finału, czyli być w pierwszej dziewiątce. Mieliśmy dwa pierwsze wyścigi bardzo słabe. Skończyliśmy wczorajszy dzień dość wysoko, więc myślę, że będzie ok. No, chcemy się dostać do tej pierwszej dziewiątki. Będzie dobrze. Nie wszyscy kończą regaty z uśmiechem na ustach, ale z pewnością z workiem doświadczeń. I like the
kończymy na 5. miejscu, co niestety nie daje nam w generalce miejsca na podium. Myślę, że gdyby nie wpadka na rundzie w Gdyni, mielibyśmy ten medal. Za rok powalczymy, potrenujemy więcej. Dumna może być załoga jacht Klubu Polskiego Lublin, która w pięknym stylu zakończyła sezon. Dosyć dobrze nam poszło, bo najlepiej w tym sezonie ta runda nam poszła. Skończyliśmy na 4. miejscu z niewielką stratą do podium, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę dobrze nam się pływało, bardzo udane regaty, świetne warunki wiatrowe, także jesteśmy mega happy. Problemów w niektórych teamach nie brakowało. Ostatecznie OCC spada do rozgrywek pierwszoligowych. Walczyliśmy do końca, ale niestety w naszym składzie były duże rotacje. Początkowo miał przejąć ster Włosiek, ale doznał poważnej kontuzji. No i musieliśmy szyć na bieżąco, także wynik nas nie zadowala, ale takie życie i będziemy walczyć dalej w pierwszej lidze. Pomimo ostatniego miejsca w wyścigu finałowym, zwycięstwo 4. rundy bezapelacyjnie trafia do Jacht Klubu Gdańsk. Sukcesem śmiało może się chwalić Lublin, który zdobył najlepsze miejsce w tym sezonie. Z pozycji spadkowej próbowali się wydostać zawodnicy AZS Politechniki Gdańskiej, którzy zrobili co w swojej mocy, ale było za późno na ratunek. Brązowe medale 4. rundy zawisły na szyjach nowego sztynortu. Przegrana o tylko połowę punktu z jachtklubem Sopot była pokłosiem kilku małych potknięć w drugiej części regat. Sopocianie z wielką pewnością podeszli do wyścigu finałowego i przypieczętowali kolejny sukces w historii. Ryzykowne transfery zaprocentowały. Jachtklub Gdańsk może cieszyć się najlepszym wynikiem w sezonie. Ubiegłoroczni klubowi mistrzowie Polski rzutem na taśmę awansują do najlepszej trójki sezonu. Kolejny sezon polskiej ekstraklasy żeglarskiej w wykonaniu Jachtklubu Gdańsk za nami. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zdobycia 3. miejsca i brązowego medalu w całym sezonie 2024. Mimo wielu perturbacji jesteśmy szczęśliwi, że udało się zająć 3. miejsce, że mogliśmy się znaleźć tutaj na gali, ale przede wszystkim, że zwyciężyliśmy w ostatnich regatach tego sezonu. Mimo nie do końca wysokich wyników w trakcie poprzednich rund, wygrywamy ostatnią i z uśmiechami na twarzy wchodzimy na najniższy stopień podium w sezonie 2024. Ze srebrem sezon kończy nowy sztynort. Po udanych regatach w nieco zmienionej załodze jest duma, ale też wielka motywacja do dalszej pracy. Jesteśmy po 2 dniach Ekstraklasy w Szczecinie. Bardzo ciasne zmagania, zresztą widać to doskonale w tabeli. Skończyliśmy te regaty na 3. miejscu, natomiast w sezonie plasujemy się na 2. lokacie. Jest to dla nas bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że jesteśmy ekipą, która jest dopiero 2. sezon w tym składzie. Mamy apetyt na więcej, skończyliśmy sezon dobrze, a zamierzamy skończyć jeszcze lepiej. Wielkie podziękowania dla całej naszej szerokiej ekipy i szczególnie dla Wiktora Plitko, naszego niezastąpionego menadżera, który niestety nie jest tutaj z nami. Przechodni Puchar za Klubowe Mistrzostwo Polski Polskiego Związku Żeglarskiego wrócił do Sopotu. Sopot odzyskał tytuł po 7 latach. Na początku tego sezonu w sztynorcie na konferencji prasowej zapytano mnie, na kogo będę głosował, jeśli miałbym obstawiać, który zespół na koniec wygra, i obstawiłem siebie. Od lat obstawialiśmy siebie. To było bardzo odważne, ale też i takie afirmujące i budujące. I przez 3 lata, kiedy ja zarządzałem teamem naszym, byliśmy 11, potem 3, w końcu wygraliśmy Ekstraklasę Żeglarską. Ogromny szacunek, ogromna nobilitacja dla mnie, dla chłopaków, którzy są razem ze mną, Tytusa, Przemka i Łukasza. Włożyliśmy w tą ogrom pracy, ogrom czasu spędzonego na wodzie, treningów. No i jesteśmy tutaj, jesteśmy w hotelu, jesteśmy na zakończeniu Polskiej Ligi Żeglarskiej, tej 4. rundy w Szczecinie. Dziękuję bardzo. No i cóż, widzimy się za rok. Jubileuszowy 10. sezon podsumowano tego samego wieczoru na uroczystej gali w sali balowej hotelu Courtyard by Marriott Szczecin. Ekstraklasa Polskiej Ligi Żeglarskiej właśnie się zakończyła. Kolejny 10. sezon za nami. Wygrywa Jachtklub Sopot. Zasłużenie, walka do samego końca. 2. miejsce Nowy Sztynort. 3. miejsce Jachtklub Gdańsk z Dominikiem Buksarkiem za sterem, więc mega wyniki, mega emocje. Widzimy się za pół roku. To nie koniec ligowych zmagań. Już za tydzień na tym samym akwenie odbędą się ostatnie regaty w tym formacie, a mianowicie finał najlepszych załóg z 5 lig regionalnych. Najlepsze 4 załogi awansują do pierwszej ligi na kolejny sezon.